Otrzymaliśmy decyzję sądu, która zakazuje do czasu rozstrzygnięcia używania tytułu w sieci. Ja myślę, że nie będę tego opowiadał, bo na pewno lepiej tą historię i wszystkie fakty i zdarzenia opowiedzą nasi goście i w związku z tym prosiłbym o zabranie głosu pana redaktora naczelnego, pana Jacka Karnowskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, posłowie, wszyscy zebrani. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i tak szybką reakcję na nasze problemy. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli i chcą wysłuchać naszych racji. Sytuacja jest rzeczywiście bezprecedensowa i w najwyższym stopniu oburzająca, jak również niepokojąca. Mamy bowiem oto tygodnik, który budowany na solidnym zabezpieczeniu kapitałowym, nie do przejęcia przez władzę, a wiemy, że władza lubi przejmować w Polsce niepokorne media. Tygodnik się rozwija, odnosi sukces, rzeczywiście jest na takiej fali. Sprzedaż bardzo dobra, wszystkie wskaźniki realizowane z naddatkiem. Tygodnik zyskuje olbrzymią sympatię czytelników, co odczuwamy codziennie w postaci maili, listów, telefonów, bezpośrednich kontaktów. Wszystko idzie dobrze. I otrzymujemy pod koniec zeszłego tygodnia zaskakującą, zupełnie niespodziewaną informację, że sąd w Warszawie zakazuje nam używania nazwy w sieci. Czyli de facto w biznesie medialnym, w którym cykliczność i rytmiczność dostarczania produktu, wydawania pisma jest no, rdzeniem. Bez tego nie ma pisma, nie ma mediów. Bez tej rytmiczności, bez przewidywalności skazuje nas na tak naprawdę przerwanie procesu wydawniczego. Ogromne straty w perspektywie bankructwo. Warto może powiedzieć, że decyzja, dodać do przedmówcy, że decyzja sądu to jest tak naprawdę no, uznanie wniosku o zabezpieczenie, prawda? Sąd nie rozpatrywał w żaden sposób istoty sprawy, ale podjął decyzję o zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń powoda, czyli spółki Presspublica, poprzez zakazanie używania nam tytułu w sieci. Warto zwrócić uwagę, że tego typu zabezpieczenie jest de facto realizacją tak naprawdę i wydaniem wyroku. To jest sytuacja, która stawia nas trochę w sytuacji kafkowskiej, bo my nie uchylamy się od sytuacji, w której jakiś powód, mamy tutaj akurat spółkę Presspublica, ma jakieś pretensje. Po to są sądy, żeby tego typu sprawy rozstrzygały, każdy ma prawo do każdego zgłosić pretensje i roszczenia. Ale domagamy się tego, żeby środki podejmowane przez sąd, na przykład w celu zabezpieczenia roszczeń, no, były adekwatne. Z jednej strony mamy podstronę, subdomenę internetową, niezarejestrowaną jako tytuł prasowy w sieci opinii RP. Subdomenę, którą zresztą pan Hajdarowicz po przejęciu Presspublica zmarginalizował. Zwolnił ludzi, którzy ją tworzyli. Jest tu obecny Krzysztof Fezet, który współtworzył tę stronę, został zwolniony. To zanikło, to było w fazie schyłkowej. I w tym momencie pojawiają się argumenty ze strony powoda o rzekomo wielkich milionowych stratach, które on ponosi przez to, że pojawił się tygodnik w sieci. Jakieś wnioskowanie, które ma rzekomo dowodzić, że ludzie kupują tygodnik w sieci, dlatego że kojarzą to z nazwą w sieci opinii RP. Proszę państwa, raczej kojarzymy tygodnik w sieci niż tę drugą, niż ten drugi podmiot. Jeśli chodzi o serwis w sieci opinii. Warto pamiętać, że to jest serwis założony w Rzeczpospolitej jeszcze za kadencji Pawła Lisickiego jako redaktora naczelnego. Nazwę w sieci opinii wymyśliliśmy wspólnie, to znaczy ja i Paweł Lisicki, Paweł Lisicki i ja. Paweł Lisicki zaproponował nazwę w sieci opinii, ja zaproponowałem w sieci opinii. Nikt się do mnie w sprawie pozwu pana Hajdarowicza z tamtej strony nie zwracał, pytając o to, jak wyglądał ten serwis, jak się go robiło. Druga rzecz dotycząca serwisu. Ten serwis był błyskawicznie marginalizowany zaraz po przejściu ekipy Grzegorza Hajdarowicza do Presspublica. Nie mówię nawet o swoim zwolnieniu, które nastąpiło mniej więcej pół roku później, ale od pierwszego dnia spadała liczba czytelników po kilku ruchach precyzyjnie wymierzonych w ten portal. To znaczy straciliśmy bardzo prestiżowe miejsce na pierwszej stronie
RP.pl i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy 5 zajawek, potem mieliśmy jedną. To są bardzo, że tak powiem, wymierne kroki zmierzające do pełnej marginalizacji tegoż serwisu w sieci opinii, na który dziś z kolei powołuje się Grzegorz Hajdarowicz, no, niemalże prezentując ten serwis jako swoje dziecko. Tak, to byłoby jego dziecko, tylko to jest po prostu dziecko, które było niszczone od samego początku, tylko od momentu, kiedy przyszedł. I wreszcie trzecia rzecz. Warto pamiętać, że kiedy rozmawiamy dzisiaj o rynku mediów w Polsce, to rynek mediów elektronicznych został zawłaszczony, jak Państwo wiecie, w sposób dramatyczny. To znaczy, poza telewizją Trwam nie ma dziś w Polsce kanału, który by informował, powiedzmy delikatnie, niezgodnie z przekazami dnia partii rządzącej. Owszem, zdarzają się różne materiały, natomiast linia programowa, linia polityczna tych wszystkich telewizji, od publicznej przez kanały informacyjne, jest dość jasna i przejrzysta i nawet dziecko potrafi ją rozszyfrować. Więc jedynym rynkiem, na którym możemy próbować walczyć z prorządowym dziennikarstwem, jest rynek prasy, a dokładnie rynek tygodników, ponieważ gazet państwo bez przekazów dnia Platformy również no, nie znajdziecie, a jeśli znajdziecie, to znajdziecie w nich poszczególne materiały. I tu znowu linia programowa jest absolutnie czytelna i zgodnie z tą linią zresztą nastąpił ten pozew Grzegorza Hajdarowicza. Nasza obecność to jest jakiś, oczywiście we własnym imieniu, bronimy tu własnego imienia i własnego pisma, ale proszę też to traktować jako wystąpienie. Być może jest to jeden z ostatnich krzyków rozpaczy i apeli o to, żeby władza przestała zawłaszczać media. My liczymy na to, że tylko i wierzymy w to, że tylko nacisk polityczny na rząd, na inne instytucje i tylko wspólny głos, bo muszę Państwu powiedzieć, że my nie czujemy się jakoś zmarginalizowani jako gazeta. Niemniej jednak musimy sobie uświadomić, że stanowimy tylko niewielką część polskich mediów i bez czegoś, co nazywa się dużym wpływem na opinię publiczną. Jest odwrotnie. My dopiero staramy się poszerzyć jakiś obszar, który patrzy odmiennie na rzeczywistość niż władza. Ja tylko dwa zdania, bo moi koledzy z redakcji powiedzieli już prawie wszystko. Ja powiem dość naiwnie, ale ja jestem młoda, to ja sobie mogę pozwolić na naiwność, prawda? Wolność mediów jest w naszym wspólnym interesie. Ja apeluję do wszystkich dziennikarzy zebranych na tej sali. Walczmy o wolność mediów. Dużo ostatnio się mówi o postępie, jesteście Państwo postępowi, zachłystujecie się Unią Europejską, Europą, postępem jaki jest w Europie. Bądźcie postępowi i wesprzyjcie nas w walce o wolność mediów. To jest postęp. Bo nie wiadomo kiedy was, kiedy nas. Także prosimy o solidarność. Nie zgadzajcie się z nami. Dyskutujcie z nami, ale przyznajcie nam prawo do głoszenia naszych poglądów, prawo do wyrażania naszego zdania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się. My tej sprawy oczywiście tak nie zostawimy. To są oczywiście koszty związane z koniecznością zatrudnienia kancelarii prawniczych, zaangażowaniem się w tę sprawę. To jest pewna dezorganizacja działalności, ale my się nie poddamy. Tygodnik ukaże się w przyszłym tygodniu pod tymczasowo zmienioną nazwą sieci, ale nie poddamy się. To jest tylko kolejny dowód, że idziemy dobrą drogą, że taki tygodnik jest potrzebny, bo chcę podkreślić, że na mapie medialnej należy patrzeć nie tylko na to, co kto głosi, ale także kto jaki ma kapitał i czy są to media kontrolowalne przez władzę, czy niekontrolowalne. Pytanie o kontrolowalność mediów przez władzę jest dziś pytaniem w Polsce najważniejszym. To nie jest zawsze najważniejsze pytanie, bo może być kontrolowalność przez wielki biznes i tak dalej w danym momencie rozwoju debaty publicznej najważniejsza. Ale dziś przy takim monopolu władzy w sferze mediów niekontrolowalność przez władzę jest kluczowa. Nasz tygodnik jest niekontrolowalny.